Cześć, z tej strony Armin T. Słuchajcie, dzisiaj odpowiem wam na jedno z najczęściej zadawanych mi pytań przez moją biegową i treningową i feedbackową karierę. I to jest pytanie, na które bardzo często przez ostatnie lata odpowiadałem instynktownie. To znaczy, mówiłem tak jak czuję, tak jak sprawdziłem na sobie, tak jak widzę po kolegach. I to pytanie brzmi, w jaki sposób łatwiej schudnąć? Czy przez interwały, czyli tak zwane high intensity interval trainings, czyli hity, czy przez trening aerobowy, czyli taki, w którym idziecie sobie długo, ale stabilnym, spokojnym tempem, gdzie możecie normalnie oddychać. I teraz dla tych, którzy mają mało czasu i nie chcą oglądać dalej, poproszę was łapkę w górę w tej chwili i subskrypcję oczywiście, bo wam odpowiadam w wielkim skrócie na to pytanie. Z naukowego punktu widzenia jedno i drugie może być równie skuteczne, więc w zależności od tego, jakim człowiekiem jesteście, musicie wybrać względem siebie. Jedno i drugie ma swoje plusy i zalety, jedno i drugie ma swoje plusy i zalety, tak jak chciałem powiedzieć. W każdym razie, jeżeli już nie macie czasu, to możecie sobie iść, już wiecie, że jedno i drugie jest równie skuteczne. Nie ma naukowo udowodnionej zdecydowanej przewagi dla żadnego z tych dwóch typów treningów. Także jeżeli chcieliście wiedzieć, czy które z nich jest lepsze, nie. Z naukowego punktu widzenia nie, ale jeżeli chodzi o praktyczny punkt widzenia, to mamy rozróżnienie, która jest dla kogo prawdopodobnie lepsza. I w wielkim uproszczeniu z mojej perspektywy można by powiedzieć, że interwały są najlepsze dla osób, które są sprawne, które już są w dobrej formie i chcą, już się pilnują, już mają dyscyplinę, już są naprawdę na dobrej drodze, żeby być tam, gdzie chcą być. Interwały prawdopodobnie są najlepsze, dlatego że są krótkie, są intensywne, więc się nie nudzą tak bardzo i co jest najważniejsze, działają też trochę po. Czyli jeżeli trzymacie michę i jesteście w pewnej rygorze treningowym, w pewnej dyscyplinie dietetycznej, to po treningu jeszcze wyciągniecie z tego jakąś korzyść, że zrobiliście interwały. Przy czym ta właśnie korzyść jest tym niby najważniejszym elementem wartości interwałów, że wiecie, że one działają po. Ale to jest nic innego jak tak zwany POC, czyli post oxygen consumption, czyli to ile tlenu zużywacie i jeszcze konsumujecie po treningu, kiedy ten trening się skończy, bo w trakcie interwałów macie zmożone zapotrzebowanie i tak dalej i wasz organizm wchodzi na wyższe obroty i potem tego jeszcze trzyma. Stosunkowo jednak mało tych kalorii później jeszcze dodatkowych spalacie. To jest fajne, że to jest, ale to naprawdę nie jest aż tak bardzo game changing, żeby to był główny argument. Najważniejszy argument jest to, że ten trening jest po prostu krótki i bardzo konkretny i przez to łatwiej go robić, ale teraz jeśli chodzi o minusy, to dla osób wytrenowanych, szczególnie kulturystycznie, duża intensywność oznacza stratę masy mięśniowej w jakiejś tam formie. Duża intensywność oznacza ryzyko kontuzji i duża intensywność oznacza również dłuższy czas regeneracji. Teraz jeśli z kolei spojrzymy sobie na trening slow and steady, czyli taki spokojny bieg aerobowy, no to tutaj wiadomo, musimy poświęcić na to więcej czasu, żeby te procenty tego, co się zużywa w trakcie treningu w danym etapie, nam weszło w końcu na tłuszcze i tak dalej. Ale to, co spalimy i spalimy tego tłuszczu więcej w trakcie tego treningu, więcej no nie. W tym dłuższym okresie oczywiście więcej, no to już jest nasze. To już nam nikt nie zabierze i nie ma znaczenia, czy po treningu się trzymamy, czy nie. Ten efekt już jest tu i teraz. Co więcej, plusem aerobów jest to, że możemy je powtarzać regularnie, możemy je robić częściej, bo one nie są aż tak intensywne, no bo po prostu są spokojne, tak? Więc możemy je robić codziennie tak naprawdę i codziennie spokojnie sobie iść kroczkami i spalać to wszystko, co nam zalega, czego już nie chcemy. No ale z minusów jest to, że ten trening trwa. Takie 40 minut aerobów to jest takie minimum, żeby mieć jakiekolwiek sensowne efekty. A tak naprawdę godzina wzwyż to jest dobry aerobowy, spalaniowy wysiłek. No i co więcej, jest to cholernie nudne dla ogromnej rzeszy ludzi. Ale nie naraża nas tak na kontuzje i jak mówię, możemy to robić regularnie. Co jest najważniejsze jednak, naukowcy, którzy badają sobie te aspekty w jedną i w drugą stronę, podkreślają, że jedno i drugie daje mniej więcej takie same efekty, oczywiście w tym drugim, czyli w aerobach, trzeba poświęcić na to więcej czasu, ale stosunkowo, jeżeli połączyć ilość wysiłku i tak dalej, gdzieś tam te efekty się mogą pokrywać, a różnica wyjdzie na koniec dnia z waszej diety.
I to jest news, który pewnie wiele osób zasmuci, bo dieta jest najtrudniejsza. To jest tak trudne do zrozumienia, ale to jest logiczne. To, co jest najtrudniejsze, daje najwięcej efektów. I w przypadku chudnięcia ta dieta jest kluczowa. Szczególnie, kiedy mówimy o spalaniu. Więc mam nadzieję, że trochę wam to rozwinąłem, trochę wam to podkreśliłem. Wiele osób, w tym Jeff Nippard, który zainspirował mnie do tego, żeby w końcu zerknąć w badania rzeczywiście, mieszają sobie aeroby z interwałami. To jest fajne, bo aeroby możecie robić tam, gdzie intensywność interwałów wam już nie pozwala robić interwałów. I tu na koniec przychodzi moja puenta, słuchajcie. Powód, dla którego uważam, że maraton jest najgłupszą rzeczą na świecie, ale jego przygotowania są najlepszą rzeczą na świecie, bo maraton w ramach swoich przygotowań ma obie te formy, plus jeszcze posiada cross training, czyli zwykły trening niezwiązany z bieganiem, plus jeszcze dotyczy regeneracji, więc zaczynacie bardziej uważać na to, jak śpicie, kiedy odpoczywacie, co w siebie pakujecie i oczywiście właśnie a propos pakowania, dieta. Czyli tak naprawdę, jeżeli chcecie schudnąć, to zróbcie przygotowania do maratonu, nie robiąc maratonu. To jest moja odpowiedź dla wszystkich. Co byś nie uprawiał, jaki sport byś nie uprawiał, wydaje mi się, że mogę odpowiedzialnie powiedzieć, że przejście takiego rygoru treningowego i dietetycznego i żywnościowego, życiowego, jaki narzuca nam maraton, jest ścieżką do schudnięcia dla każdego. I co jest najważniejsze, jest to sprawdzona ścieżka i jest ona wszędzie dostępna. Macie tego mnóstwo, jest od cholery planów treningowych pod maraton, jest jeszcze więcej sugestii, jak sobie w tym czasie zaplanować wszystko i to jest, wydaje mi się, złoty środek, bo ja przez maratony naprawdę zmalałem. A teraz widzicie, nie biegam od dawna, 77 kilo na liczniku. Trzeba w końcu coś z tym ruszyć. No i tyle ode mnie. Jeżeli wam ten film w jakikolwiek sposób pomógł, łapki w górę, jeżeli wam trochę rozjaśnił, że nie ma takiej dużej różnicy, jak się wszystkim wydawało, to też dajcie łapkę w górę. I jeżeli podjęliście teraz decyzję, w takim razie, w którym kierunku pójdziecie, też mi napiszcie. Będę bardzo wdzięczny, jestem bardzo ciekaw waszego zdania, jestem ciekaw, co robicie w ogóle. No i tyle, no. A filmik nagrywam właśnie w Healthy Center Bayan, które niedawno było jeszcze High Level Center. Ciekawie się to wszystko toczy, muszę przyznać. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć.